Pan wiceprezydent Warszawy. Pana Igora Kołmońskiego. Powiedział, wykreowano przez niego. Ale jeśli popatrzymy w ogóle na historię establishmentu politycznego Ukrainy, no to główne skrzypce na tej scenie politycznej nie odgrywają potrzeby społecznej, a przede wszystkim niestety podczas jasno podkreślić odgrywają oligarchowie, osoby, które dysponują olbrzymimi częściami gospodarki narodowej, osoby, które się uwłaszczyły na tej gospodarce, a brak takiego, czyli społeczeństwa obywatelskiego na wschód zachodni na Ukrainie powoduje, że tego typu osoby wpływają na Ukrainie. No mamy do tej pory taki swoisty hegemon. Kołomyjski równa się Kreml? No to trudno tak zdefiniować. Oczywiście oni wszyscy po części wpływają ze wschodem i zachodem. Sam Kołomyjski bodajże jest szczęśliwym posiadaczem trzech paszportów, między innymi paszportem Izraela. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, tak samo mówiono o obecnym prezydencie Petro Poroszence, że jest w jakiś sposób powiązany również z Rosją za rewelacji na liczne interesy, które prowadzi na terenie Federacji Rosyjskiej, obecnie ich nie prowadzi. I trudno jest też po tej prezydenturze, która trwa 5 lat, jednoznacznie powiedzieć, że miał jakiekolwiek kontakty, wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że zrobił wiele, aby Ukrainę wyrwać z objęć Rosji i wprowadzić chociaż częściowo udane reformy, które kraj strategiczny z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa przenieść na stronę świata zachodu, a nie wschodu. W mojej ocenie kontynuacja rządu, ja oczywiście nie jestem obywatelem Ukrainy, Ukraina jest państwem suwerennym, ma prawo zdecydować o swojej przyszłości samodzielnie, natomiast ja uważam, że warto, aby kolejny prezydent przede wszystkim kontynuował misję reformowania państwa i zbliżenia go z zachodem, czyli z NATO i z Unią Europejską, z tymi standardami Europy, czy też no, transatlantyckimi standardami. Ukraina się rzeczywiście zmieniła przez ten czas od czasu rewolucji godności. To jest po części na pewno zasługa prezydenta Poroszenka. Warto, aby on kontynuował. Natomiast dwójka konkurentów, najbardziej w ogóle bym powiedział prawdopodobnych, no nie daje takiej gwarancji. Ale jednocześnie za prezydentury Poroszenka pogorszyły się stosunki na przykład z Polską, widocznie czy z Węgrami. Tak, no z pewnością. Przy czym ja byłem w tym roku już dwukrotnie na Ukrainie i muszę powiedzieć, że za co jestem atakowany przez stronników Moskwy w Polsce, ale mi to nie przeszkadza. I między innymi we Lwowie, z którym zawsze byłem, to było bardzo dużo symboliki banderowskiej, czyli co to jest symbolika banderowska? To są flagi czerwono-czerwone, portrety Stefana Bandery wywieszane w miejscach publicznych, czy nawet na cmentarzu Łuczakowskim, tak blisko sercu każdego Polaka, w kwaterach, gdzie są pochowani. Młodzi Ukraińcy są teraz usunięte w panteonie, czy niestety znowu zabite punktą, bo one są siły natury ostatnimi czasy zerwały obiekty paździerzowe, które przysłaniały sylwetki orłów, rybów, przepraszam, no i skrzętnie zostały ofoliowane w tej chwili, z tego co wiem, czy już paździerzem zostały też okryte. Tak, ale podejrzewam, że za chwileczkę będę mieli, jeśli nie zostało to uczynione, zabite te paździerze. To jest bardzo delikatna sprawa w naszych relacjach. Oczywiście ja stoję po stronie Polski, bo jestem polskim patriotą i uważam, że te lwy powinny przejść do Polski. Wiele rzeczy przeszkadza władzom. Zdecydowali się już na odbudowę całego cmentarza, całego panteonu. To wygląda przepięknie. I nagle takie dwie, ja byłem rok temu, dwie skrzynie takie, tak, paździerzowe. Ja byłem znacznie częściej na cmentarzu Orląt, czyli części cmentarza Łuczakowskiego, gdzie w ogóle tych orłów nie było. Pamiętajmy, że te orły po zdemontowaniu w latach 60. zostały przewiezione na rogach miasta ustawione, miały witać gości wjeżdżających, orzeł polski, który był na tarczy jednego z lwów, a drugi lew miał na swojej tarczy herb przedwojenny lwowy. Pamiętajmy, że ten herb został zmieniony przez władze sowieckie, a teraz Ukraina
ukraińskie, to są podkuty i te nie są oryginalne, tak jak wyglądały jeszcze we wrześniu 1939 roku. One wróciły dosyć niedawno na to miejsce, ale zostały przez władze ukraińskie ocenzurowane, tak bym powiedział. Ale tych elementów jest znacznie więcej. Ja powiem tak. Wiele elementów budziło dużo wątpliwości, na przykład pan reaktor, jak był, to na pewno potwierdzi, jest słynna tablica upamiętniająca amerykańskich lotników, którzy walczyli w obronie Lwowa w 1919 roku i ona po przywróceniu oryginalnego kształtu, to znaczy napis po polsku i po angielsku, został skrzętnie zaszpachlowany, ta sentencja w języku angielskim. Dzisiaj ona jest obsługowana, ona jest dzisiaj już widoczna, więc jakby przyjąć postępy są, ale no widać no jeszcze wiele potrzeba, aby te kompleksy, no bo ja to w takich kategoriach niestety odbieram, no ustąpiły prawdzie historycznej, a prawdą historyczną jest, że ten cmentarz no był dla nas wyjątkowy, tak samo jak mit o Żołądkowskich, no, mało kto o tym wspomina, ale to dzięki mitowi Orląt Lwowski, bohaterskiej obrony miasta, potem nastąpiło bohaterskie powstanie warszawskie. Ten mit był wpojony całemu pokoleniu. To też były dzieci, tak? Dokładnie. To jest część naszej historii, naszej tożsamości. To jest miejsce święte dla narodu polskiego. Warto, żeby naród ukraiński to zrozumiał. Cmentarz, groby wojenne nie powinny dzielić, powinny nas łączyć. I nawet właśnie to, co nie skończyłem na cmentarzu Łyczakowskim w Kwaterach, gdzie są pochowani ci młodzi Ukraińcy, którzy teraz walczą w stanie podległość. A pamiętajmy, że większość tych, którzy walczą na wschodzie, pochodzi z zachodu, właśnie z rejonu Lwowa, Stanisławowa, Łódzka. Ginie tam, są chowani w miejscach, gdzie mieszkają aktualnie oni i rodzice. Kiedyś powiewały flagi czerwono-czarne, dzisiaj widziałem tylko i wyłącznie żółto-niebieskie, czyli barwy narodowe Ukrainy. No, widać regres, jeśli chodzi o tą ideologię banderowską, bo ona jest moim zdaniem tutaj głównym paliwem napędzającym konflikt między naszymi narodami. Warto podkreślić jedną rzecz. My patrzymy naszą polską optyką na ideologię banderowską jako ideologię wymierzoną w nas Polaków, bo byliśmy ofiarami tej ideologii, to po stronie tej ideologii doszło do ludobójstwa na Wołyniu, czego apogeum przypadło na lipiec 1943 roku. Natomiast dla dzisiejszych Ukraińców ideologia banderowska i w ogóle sam banderyzm był wymierzony przede wszystkim w okupację sowiecką. Był ruchem niepodległościowym wymierzonym w okupację sowiecką, w najazd Armii Czerwonej, w wyniszczanie narodu ukraińskiego. Więc musimy też pamiętać o tej optyce, ale nie możemy zapomnieć o swojej. Nasza optyka jest również bardzo, bardzo ważna i powinniśmy to podkreślać. Panowie, proponuję zmianę tematu. To ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pani George Mosbacher, dobrze mówię? Mosbacher. Udzieliła wywiadu Polsatowi, z którym znów powróciła do sprawy odszkodowań za mienie po żydowskie. Nawołuje do polityków, w tym również do pana, żeby pilnie się tą sprawą zająć. Co prawda? No to oczywiście, ja uważam, że powinniśmy jako sojusznik uchwalać, tutaj stwierdzamy, że w 1960 roku rząd Stanów Zjednoczonych przyjął na siebie całość reszty obywateli Stanów Zjednoczonych i osób prawnych amerykańskich, zamienie pozostawione na terenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nie, o taką uchwałę chyba pani Mosbacher chodzi. No, ale ja bym taką uchwałę przyjął, bo jestem polskim parlamentarzystą i ślubowałem wierność konstytucji, polskiemu porządkowi prawnemu i dbaniu o interesy państwa polskiego. Nie wiem, o co pani Mosbacher chodzi, natomiast ja jestem prawnikiem legalistą i uważam, że ktoś ma roszczenia wobec polskich osób fizycznych czy osób prawnych zamieni pozostawione w Polsce, to adresatem jest sekretarz skarbu rządu. A biorąc pod uwagę to, co powiedział szef pani Mosbacher, czy Mike Pompeo przy okazji tej konferencji biskupskiej w Warszawie, no chodzi o jakieś rozwiązanie kompleksowe spraw restytucji mienia polskiego w Polsce. No, moim zdaniem piłeczka jest po stronie amerykańskiej. My możemy kibicować i wspierać w tych
działania rząd amerykański, czy są obligacje, czy chcą jakieś inne papiery wartościowe wypuścić jako rząd Stanów Zjednoczonych w tej sprawie. No, my będziemy kibicować tego rządowi Stanów Zjednoczonych w tej sprawie, aby tą sprawę rzeczywiście załatwili. Polska nie ma nic do tego. To znaczy, na zdaniem jest większość w ogóle w Sejmie do takiej uchwały, jaką ma proponuje. Uważam, że to jest nawet, bym powiedział, adekwatne działanie. Mamy rok wyborczy, no i będziemy mieli test, kto pilnuje interesów państwa polskiego, a kto się boi. Ale czy tutaj w tle jest amerykańska pomoc wojskowa dla Polski, w tle jest to za nasze bezpieczeństwo? Tak, ja nie widzę tutaj żadnej kolizji, jeśli chodzi o to. W interesie Stanów Zjednoczonych również bezpieczeństwo w Europie. Pamiętam, że na terenie Europy tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pakt Północnoatlantycki i zobowiązania płynące z Traktatu Północnoatlantyckiego spoczywają porówno na wszystkich członkach, w tym na Stanach Zjednoczonych. I nasze bezpieczeństwo, my jesteśmy realnym sojusznikiem, uczestniczymy we wszystkich misjach pokojowych, które prowadzi NATO, w końcu Polska stała się członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy realnym sojusznikiem, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia, to znaczy 2% polskiego produktu krajowego brutto przekazujemy na zbrojną modernizację polskiej armii. Jesteśmy realnym, rzetelnym sojusznikiem i moim zdaniem tutaj nie ma żadnego problemu. Ale pamięta pan, jak w tym roku nikt tego oczywiście oficjalnie nie potwierdził, ale przez kilka ładnych miesięcy właściwie najwyższy szczebel amerykańskich polityków, który rozmawiał z polskimi politykami, to był tam podsekretarz, zastępca podsekretarza stanu i tak dalej. Tak. No ja również jako... Dopóki nie rozwiązaliśmy pewnej sprawy. No i ja też jako zastępca przewodniczącej bilateralnej polsko-amerykańskiej zazwyczaj spotykam się z doradcami czy też asystentami kongresmenów, a nie z samymi kongresmanami. Było mi dane rozmawiać z kongresmanami, którzy przyjechali do Polski i rozmawiali o wolności słowa i praworządności. Uważam, że to było bardzo udane spotkanie. Ale no, pamiętajmy, no, to jest mocarstwo, które ma swoje różne wicimisia i w taki, a nie inny sposób podchodzi do mniejszych państw. Nie ukrywajmy, że jesteśmy mniejszym państwem. Ja bardzo sobie cenię relacje polsko-amerykańskie. Uważam, że oczywiście w tej chwili taką kością niezgody jest kwestia wyproszczeń środowisk żydowskich, które są bardzo wpływowe w Stanach Zjednoczonych. Amerykańscy politycy rozumiejący nawet lepiej niż mamy prawidłowe demokracji, starają się wykonywać jakieś pozorowane działania, aby uczynić tej wpływowej grupie społecznej w społeczeństwie amerykańskim. Jeszcze jeden temat na samym zimie do naszej rozmowy. Jedna z komisji Parlamentu Europejskiego przyjęła tak zwaną dyrektywę gazową. Ona jeszcze nie obowiązuje. Czekamy na ostateczną akceptację. Czy ona pana zdaniem faktycznie spowoduje, że nie powstanie Nord Stream 2? Bo ja w to nie wierzę. Ja też nie wierzę. To znaczy uważam, że rządzący Europą, Niemcy na to nie pozwolą. Mają w tym swój interes. Oczywiście jeszcze większy interes mają w tym Rosjanie, ale Niemcy są partnerem w tej swoistej spółki cywilnej, gdzie przez wrota niemieckie będzie płynął, gaz do Europy. Rosjanie mają rozpisany plan strategiczny, aby te wszystkie gazociągi, które idą przez państwa na Europę Środkowo-Wschodniej, zakręcia jedynymi magistralami dostarczającymi gaz do Europy, był Nord Stream 1 i Nord Stream 2, czyli te gazociągi płynące po Bałtyku. Oczywiście mowa również o tym dostaw gazu, ale to jest na razie pieśń przyszłości, dosyć skutecznie blokowana przez niektóre państwa europejskie. Mówi się również o blokowaniu ze strony Niemiec, bo to Niemcy chcą być monopolistą, z tym jedynym wajchowym przy zwrotnicy gazowej w Europie. I dla Niemiec jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Tutaj na Amerykanie mają żadne instrumenty, żeby wywrócić na głowę Niemcy. Tutaj oczywiście, że mają instrumenty, między innymi sankcje na konkretne podmioty, które uczestniczą w tej inwestycji i również grożą, ale nie używają.
na razie wskaza takie kształtu, jak najpierw się pokazuje narzędzia, a potem się je stosuje. Tak samo prowadzona dyplomacja amerykańska. Ja bardzo doceniam dyplomatów amerykańskich i uważam, że wiedzą, co robią. Bardzo dziękuję. Gościem Świata 24 był poseł Tomasz Żyłkowski, poseł klubu Kukiz15, który w ciągu 24 godzin dowie się, czy będzie kandydował do Kukiz15, jak poinformuje go ten Paweł Kukiz. Bardzo dziękujemy. Grzegorz Adamczyk, spotkamy się za tydzień o tej samej porze, 21:00. Świat 24. Reklama. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. No Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? O, no, ci panowie z MediaExpress. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Teraz w MediaExpress konfigurujemy twój nowy sprzęt. Przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Polskie Radio 24 zbliża się 22. Która dopiero nabiera prawa do wychowania i mówienia, jak powinniśmy uczyć zachowywać w świecie, ale ona musi być sama w sobie spójnym, fajnym. Czas na informacje dnia. Nie może być tak, że w przyszłości Unii Europejskiej i wyzwania przed nią stojące. To tematy jutrzejszego spotkania przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu. W całej Polsce oddano hołd wszystkim bohaterom czasu okupacji, którzy poświęcili życie dla ratowania żydowskich sąsiadów. Prokurator specjalny Robert Mueller nie znalazł dowodów na możliwy wpływ Rosji na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Zapraszam. Zaczynamy od spojrzenia na murawę Stadionu Narodowego w Warszawie. Tam druga połowa meczu Polski z Łotwą. To drugie spotkanie w ramach eliminacji do przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw Europy. Trwa 59. minuta, póki co remis 0-0. Myśląc o przyszłości Unii Europejskiej, musimy zastanowić się nad zasadniczymi zmianami w jej funkcjonowaniu, aby kraje członkowskie mogły stwierdzić, że są w wielkiej Unii sukcesu. Muszą ją wzmocnić. Mówił tak marszałek Sejmu na Słowacji, Marek Kuciński i marszałek Senatu Stanisław Karczewski wezmą jutro udział w spotkaniu szefów parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu. Tematami obrad będą przyszłość Unii Europejskiej i stojące przed nią wyzwania. Marszałek Sejmu powiedział, że przewodniczący parlamentów omówił również perspektywę budżetu unijnego na lata 2021-2027. Spotkanie odbędzie się w słowackim uzdrowisku Bieszczany. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w marcu, Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby prawie 41% poparcia. Platforma Obywatelska mogłaby liczyć na ponad 25% głosów. Tak wynika z najnowszego sondażu, który dla Wiadomości Telewizji Polskiej przygotował Indikator. Zgodnie z tym badaniem trzeci wynik notuje Wiosna. Chęć oddania swojego głosu na partię Roberta Biedronia deklaruje ponad 8,5% ankietowanych. W Sejmie znalazłyby się jeszcze ugrupowanie Kukiz15, 6%, PSL i SLD, oba nieco ponad 5%. Sondaż przeprowadzono w dniach 20-22 marca na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Instytut Pamięci Narodowej, Polacy ratujący Żydów, ministrowie, senatorowie i biskupi oddali hołd wszystkim bohaterom czasu okupacji, którzy poświęcili swoje życie dla ratowania żydowskich sąsiadów. Dziś Narodowy Dzień Pamięci tych osób. Na murze domu prowincjonalnego zgromadzenia sióstr franciszkanek rodziny Maryi w Warszawie odsłonięto tablicę w hołdzie matce Matyldzie Gester i siostrom
franciszkankom rodziny Maryi. Pan Jarosław Szarek mówił, że to hołd dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy ryzykując życie ratowali żydowskie dzieci skazane na zagładę przez niemieckich okupantów. Chociaż bym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty Boże jesteś ze mną. Wieniec hołdu i pamięci złożył m.in. prezes Polskiego Radia Andrzej Rogowski. Trzeba chylić głowę przed wszystkimi sprawiedliwymi Polakami, którzy oddali życie, tymi, którzy nie oddali życia, ale ratowali życie. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów wprowadzono ustawą w ubiegłym roku z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Małgorzata Musiek, Polskie Radio. Od dziś w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku można oglądać wielkoformatowe tablice opisujące historię Żegoty. Była to tajna organizacja, której celem było ratowanie żydowskich współobywateli mordowanych przez niemieckiego okupanta. O tym, co można zobaczyć na ekspozycji, mówił naczelnik Instytutu Edukacji IPN w Gdańsku Krzysztof Drażba. Formy działania, postaci najwybitniejsze formy pomocy niesionej przez fenomen na skalę światową. Jedyną agendę państwową, która w takiej zorganizowanej formie starała się pomóc Żydom. Wystawę można oglądać bezpłatnie przez najbliższe 2 tygodnie. Prokurator specjalny Robert Maler nie znalazł dowodów na możliwy wpływ Rosji na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. To w wyniku tego głosowania zwyciężał Donald Trump. Informuje o tym Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders w wydanym komunikacie stwierdza, że tu cytat: prezydent został całkowicie oczyszczony z zarzutów. Prokurator specjalny nie znalazł żadnej zmowy i nie znalazł żadnej obstrukcji. Ustalenia Departamentu Sprawiedliwości są całkowitym i ostatecznym oczyszczeniem, oświadczyła rzeczniczka. Prokurator specjalny Robert Maler przez niemal 2 lata prowadził śledztwo w sprawie nielegalnego wpływu na amerykańskie wybory prezydenckie i rzekomych powiązań otoczenia Donalda Trumpa z rosyjskimi służbami. Ulicami Warszawy przeszedł dziś pierwszy ogólnopolski Narodowy Marsz Życia. Manifestanci mówili, że chcą przypominać m.in. o prawie do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Na zakończenie tego wydarzenia europoseł Marek Jurek odczytał deklarację uczestników marszu. Zwrócił uwagę, że nawiązuje ona do przesłania Jana Pawła II, który mówił, iż niepodległą Polskę należy budować od dekalogu. Dekalog nie jest opinią, jest zbiorem zasad życia, jest warunkiem cywilizacji życia. Życie nie jest wartością ostateczną, ale jest, jak powiedział święty Jan Paweł II, wartością przedostateczną, warunkiem Narodowy Marsz Życia zorganizowały Chrześcijański Kongres Społeczny, Polska Federacja Ruchu Obrony Życia i Fundacja Świętego Benedykta. A teraz prognoza pogody. Na południu i zachodzie może padać. Poza tym pochmurno, ale bez deszczu. Temperatura od minus 2 stopni na Podlasiu do 6 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Jutro pochmurno i deszczowo. Na termometrach maksymalnie od 5 stopni na Pomorzu do 11 na Podkarpaciu, a z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Polskie Radio 24. Szkoła dookoła była bezpłatna. Jak taka była, ale bezpłatna, a myśmy na to brali pieniądze, to inaczej ta szkoła by nie mogła istnieć. To było wymuszone, ale mieliśmy kompleks. Cały czas mieliśmy światami angażować. To myśmy robili. Dobry wieczór, mówią Państwu uczestników Krzysztof Wasuń i Tomasz Zampert, a naszym gościem jest pan Szymon Sołoczyński. Dobry wieczór. Poeta, ale, ale także prozaik, bo będziemy rozmawiać o jego debiucie prozatorskim, opowieści pod tytułem nakładem wydanej nakładem wydawnictwa literackiego dwoma tygodniami. Szymon Sołoczyński, przypomnę, że wcześniej był autorem 3 świetnie przyjętych tomów poezji: Nadjeżdża, Układ oraz Natalia. Zapytam na początek, panie Szymonie, jak to się stało, że porzucił pan poezję, znudziło się panu, chciał pan spróbować nowej formy. Co było powodem? Czy to odrzucił pan na stałe? Miłość do poezji, jak to wygląda? Większy, szersze, 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 ma prozę. Nie porzuciłem poezji, wręcz przeciwnie.
teraz nie, moja kolejna książka prezydencka okaże się jeszcze w tym roku. Natomiast dla mnie pisanie prozą, którą się wszyscy posługujemy na co dzień, ale taką prozą literacką było zawsze takim popularnym zadaniem. Natomiast powieść, zwłaszcza taką powieść pełnowymiarową, pisze się długo, a proces wydawniczy wygląda nieco inaczej niż w poezji. No i zajęło to kilka lat, ale od rodziców, tam to są równoważne sfery. Oczywiście, dzieci mają, macie codziennie informatora o szkole. Po co mam przyjęcie poezji, przyjęcie prozy różni się od siebie. Idzie o spektrum, czy to jest tak proste, ale wysiłek, powiedziałbym, podobny, chociaż odmienny. Chciałbym zapytać, kochany powieści imieniem Damian, to jest pana alter ego, to jest troszeczkę chyba młodsza postać od pana, ale mam wrażenie, że jakieś cechy pan jest głowy pisarza, bo tak się zdarza, że pisarze często maskują się w bohaterach. Jak jest to? Akurat jest rok starszy ode mnie. Znaczy urodził się w roku 87, myślę, w 88 i można by się doszukiwać między nami podobieństw, albowiem zarówno ja, jak i Damian urodziliśmy się w Krakowie, natomiast złego. Moja mama także pochodzi ze Szczecina. Tak samo jak matka Damiana. I zdawałem sobie sprawę z tego, że to jest pewne ryzyko tworzenia bohatera, który jeśli idzie o taką faktografię biograficzną, może mnie przypominać. Ale też było to bardzo ciekawym doświadczeniem. W ogóle trudno się pisze innego człowieka, niezależnie od odległości, która nas od niego dzieli, ale traktuje go jako narratora powieści, ale też jej bohatera, jako kogoś ode mnie odrębnego, kto zapewne, tak jak pozostali, ma jakieś cechy, czy to moje, czy ludzi mi bliskich, ale jest jednak niezależny i wymyślony. A propos ludzi bliskich, to by bardzo chciał powiedzieć tu jeszcze jedno zdanie, że wspomniał o swoich rodzicach, ale myślę, że słowo należy również panu dziadkowi. Bo to znana postać literacka. Tak, mój dziadek Maciej Włączyński zajmował się literaturą, tłumaczył, pisał też własne książki pod pseudonimem Pralek. Zmarł kiedy ja miałem 10 lat, więc moje wspomnienia o nim są bardzo podobne do wspomnień Luka o serdecznym dziadku, u którego na kolanach się siedzi, który opowiada historię, pamiętam o Jerzykach i Wiewiórkach. Jego bezpośredni wpływ na to, co ja piszę, siłą rzeczy nie występował. Ale pytałem się pana również o pana dziadka, dlatego że pański bohater to jest człowiek buntu. On się buntuje przeciwko swojej rodzinie. Tu chodzi, ona jest ukazana jako takie środowisko uniwersyteckie, naukowe, prawda? No, on robi wszystko, jakby, żeby się zdystansować. Szuka innych sposobów na realizację siebie. No, w tym wypadku, w pana wypadku tutaj, widzę taką ciągłą siedlę. To nas różni, to wykazuje niechybnie, że nie jest to moje alter ego w tym przynajmniej znaczeniu, w tym zakresie. Rzeczywiście Damian jest postacią, która nie chce swoich wymagań
Od początku wiem, że jest to taki spitek słup, które są odpowiednio komputerowo przetwarzane, żeby te wymagania są pamiętać, tak zawsze ja to osobliwe. Natomiast Zupełnie nie liczy się na niej to, czy syn będzie się sam utrzymywał, czy nie. Więc jego rezygnacja ze studiów, mimo zdolności i mimo tego całego dziedzictwa rodzinnego profesorskiego, który stoi, jest dla jego matki trudna do przyjęcia. Natomiast w szkole mu także sprawdzałem, ja obecnie że nauczyłem tam był, na swoim dzieci, obecnie, że nauczyłem się tam i zabrałem sobie przez zaniechanie, też wynikające z serii przypadkowych zdarzeń, których on schodliwie korzysta, bo pierwsze dziedziczy po babci pod klasą Bogusia, o tę matematykę tłumaczył pas, mieszkać, a po drugie zakłada z poznanym przez 20 lat i pochodzącym z zupełnie innego świata, zupełnie innej rodziny, przyjacielem z Łodzi, portal internetowy, który pozwalał mu się utrzymywać. No, a w tym portalu zresztą poznajemy go w chwili, kiedy pojawia się na pogrzebie swojej ciotki, tak, ciotki. Nie wie jeszcze, jak ostry zakręt życiowy go wkrótce czeka. Ta książka rozpoczyna się pod drzewem i kończy pod drzewem. Jest taka konstrukcja klamrowa. I opisuje pan tam konstelacje towarzyszące pogrzebom. Konstelacje są jakby, tak odniosłem wrażenie, łącznikiem rodzin w współczesnej Polsce. Jak pan na to patrzy? Oczywiście rodziny się tylko z uwagi na tempo życia spotykają tak rzadko, są te relacje interpersonalne tak rakiczne w naszych czasach. Wokół jego przyszłości, myślę, że bywa bardzo różnie. W tej książce akurat ta rodzina, o której tutaj w szczególności mowa, czyli tym samym. Ja nie szczecińska, bo bywają rodzina Damiana, ma to do siebie, że ona jest rzeczywiście silnie zatomizowana. Występuje na pierwszej już stronie na zasadzie wędzlawego ojczym mówi, tak, że stąd ze Szczecina wszyscy pojechali, że nastąpił taki drenaż mózgów, co oczywiście to zresztą narrator podkreśla poniekąd nonsensem, bo to nie chodzi o spadek liczby ludności, tylko o to, że takie jednostki chcące, podobnie jak matka Damiana, Beata i jej brat Daniel podbijać świat. Z tego Szczecina rzeczywiście często pojeżdżały i pogrzeb jest dość oczywistym zwolennikiem rodziny, która nie spotyka się w innych okolicznościach. Natomiast przed nauczycielem, Damian szybko odkrywa, że coś jeszcze w tej rodzinie zdecydowanie nie gra i że te przyczyny, za których kontakty są właściwie zerwane, nie mam myślenie dość tajemnicze, że popadam w rutynę i zastanawiając, to popadam w rutynę analizując samego siebie powieści, i przyglądając się powoli, sobie przy pobicie wykładowcy, odkrywać, ale audytorium zostaje odkryte do końca. Natomiast i to powinno mnie wybijać, ta jego rodzina krakowska jest bardziej mobilizować, bo ja jestem usiadła w jednym miejscu, a nie dla samego siebie. Na podstawie tego, co on decyduje się nam o niej opowiedzieć, wygląda na to, że oni się spotykają też przy różnych innych okazjach, chociaż wydaje się, że też są to często okazje takie jak święta, urodziny, imieniny. No tak po prostu jest. Tak, myślę, że tak. Że zwłaszcza ta... Wszystko ma być normalnie, bo szkoła jest, prawda...
możliwość mobilności, wyjeżdżanie ludzi na studia powoduje często takie zerwanie tych więzów rodzinnych, co zresztą często mogę, że nie znajduje odzwierciedlenie w literaturze, polskiej literaturze współczesnej. Często mam wrażenie, mamy do czynienia z takim bohaterem, który wyjeżdża skądś i odcina się od tego rodzinnego dziedzictwa, jakie by ono nie było, a często też podchodzi do niego szyderczo czy prześmiewczo. Ale zazwyczaj to jest tak, że ta jego rodzina jest gorzej wykształcona niż on sam. Tutaj mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, bo Damian wspomina w którymś, jest taka scena 18, jego urodzin, obchodzony w gronie rodzinnym. No i tam jest powiedziane, że wszyscy pracują na uniwersytecie albo pracowali w przeszłości. Czyli jest to taka rodzina inteligencka. Zresztą tej inteligenckość nie polega tylko na wybraniu drogi zawodowej, ale też na takim pewnym etosie zaangażowania. Jest też jego dziadek krakowski. W pozycji demokratycznej, a wcześniej był także weteranem wojny polsko-bolszewickiej, bo był takim późnym wnukiem, jego ojciec też był znanym działaczem Solidarności. I od tego, tak rozumianego, nie tylko jako podejmowanie pewnej działalności intelektualnej, a także od takiego etosu rozumianego jako zaangażowanie, jako odpowiedzialność za kraj. Damian się też odcina, bo to jest człowiek, który tak jak myślę wielu dzisiaj młodych ludzi, dość ostentacyjnie traci zaufanie do szkoły. Odcina się od zabierania głosu w sprawach politycznych bezpośrednio. Utrzymuje, że owszem, bywa na wyborach, ale oddaje zawsze nieważny głos. A tymczasem zostaje wrzucony, chcąc nie chcąc, w taką sytuację rosnącego napięcia o charakterze światopoglądowym, a także politycznym, bo jego wuj Daniel jest znanym dziennikarzem, zdecydowanie opowiadającym się po jednej ze stron narastającego politycznego sporu. Właściwie różne inne postaci w tej książce też miewają zdecydowane poglądy, a na dodatek w trzeciej części Damian zostaje dziennikarzem portalu, który zajmuje się dziennikarstwem śledczym, zajmuje się wyszukiwaniem kompromitujących taśm i ewidentnie też staje ze stron politycznych. Bardzo ciekawe, co się stało z tym naszym dzieckiem. Dodajmy tutaj jeszcze bardzo obszerny powieść. Ideologii sami nie daliśmy mu żadnych więcej pieniędzy, lepszą sytuację w środowisku. To jest bardzo wyrachowany. Po pierwsze, nie lubiłem chorobi. Trudno mówić właściwie o jego poglądach, prawda? On ma takie poglądy, jak było się ładnie ubrać, to właśnie nie żyje. Po drugie, było to jest człowiek, który kiedy go przynajmniej poznajemy, wydaje się mieć wszelkie takie stereotypowe wady, które może mieć gwiazda takiego politycznego dziennikarstwa, na zamiar złego, to jest, że mu zupełnie nie wierzę w te rzeczy, które opowiada swoim widzom czy słuchaczom, jest w istocie cyniczny, natomiast też jego historia zostaje przedstawiona, jego historia przeszła, bo poznajemy go także poprzez listy, które są do swojej siostry. Tak też okazuje się, że on mógłby zrobić dziennikarską karierę, zaczynał od dziennikarstwa
spuszczonego, ale zawsze się ustawiał, co mu zarzuca z kolei jego drugi brat Marek, zawsze się ustawiał z wiatrem, że należał do związku ZSB, tak, do... Tak. Tak. W sobotę się przyszywało guziki, sprawdzało się ubranie z kościele, tak? W związku z czym... Tak, i to było, no, no właściwie nie się to wywrócić, się też zdarzało, tak? To oczywiście on był że, za młody, żeby być partyjnym i być w Solidarności, ale takie... To nie były też odosobnione. Ale myślę, to jest przekaz tego, co nie zastąpione, tego, co nikt... I to jego zakłamanie, które on ujawnia, które właściwie w takich rozmowach bratankowi przedstawia w istocie. Tak, może być odczytywane jako z jednej strony żałosne, z drugiej jako coś bardzo niepokojącego, bo ta wizja świata, którą on przedstawia, jest taka oto, że liczy się to, co, o czym powie się bardziej krzykliwie, o czym się powie bardziej wyraźnie i co wzbudzi emocje i co wzbudzi konflikt. On się żywi konfliktem. Jemu jest w zasadzie wszystko jedno, czy wygra, czy inna opcja polityczna, bo on nie tak sobie poradzi, jeśli go wrzucą z telewizji publicznej, to przejdzie do prywatnej, przejdzie tam jeszcze więcej widzów. A, oczywiście to jest... Ja liczyłem się z tym, że ten portret może być odczytany albo przerysowany, ale mimo, że książka jest jakaś rozmaitym przyjęciem, to jeszcze się z takim zarzutem nie spotkałem, więc być może coś jest na rzeczy. Ale jest też druga dziennikarka, która się pojawia w trzeciej części książki i która z kolei jest taką osobą, która dokonała pewnej światopoglądowej wolny, tak, w pewnej chwili. Co się też, nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzicie, zdarza. I z takimi przypadkami też mamy chyba do czynienia. I ona z kolei wydaje się, że wierzy w to, co to, na czym jej zależy i czego chce dokonać, natomiast uważa, że cel uświęca środki i te jej metody działania też bywają bardzo brutalne. I tak obserwując to, co się często dzieje, to oczywiście do mnie też dochodzi, czyli różne takie medialne wydarzenia, te 24-godzinne bodźce, które cały czas dostajemy, te kolejne nowe sensacje, które zazwyczaj polegają na tym, że ktoś coś komuś powiedział, albo ktoś komuś napisał. I które są rozmuchiwane do niebywałych rozmiarów, do naturalnej śmierci. No to, sądzę, że to też są takie spory, które mam wrażenie wywołuje niewielka grupa ludzi, którym zależy na tym, żeby taki spór istniał. No oczywiście, żeby nie było tak, żeby tego nie przedstawiać tak jednostronnie. Mam nadzieję, że ta książka też pokazuje, że ten narastający w Polsce chyba jeszcze bardziej ojców i matek, coraz goręcej spór światopoglądowo-polityczny i takie dzielenie się na barykady ma też rozmaite podłoże takie, po pierwsze historyczne, po drugie w pewnych nierównościach rozdziału kapitału, czy to ekonomicznego, czy postaci, kulturowego, które lansują antywartości, i po prostu w takiej też odrębnej wizji świata. Nie chciałbym dialogu z żeby to było tak odczytane, że to jest wszystko wymyślone i istotne, mimo że ten narrator rzeczywiście się tego dystansuje i opowiada to o tym w taki chłodny sposób, jakby tak, to byłoby, żebyście ten tylko w połowie w tym uczestniczył. Ale myślę, że to bardzo dobrze, bo dzięki temu sprawy polityczne, problemy, prawda, z tym związane, czego pana przecież istnieją w dziękuję bardzo za tę część. Panu profesorowi, habilitowany Smoleński. Habilitowany Aleksander Drazdowski. Bardzo wyraźnie. Dobrze, zapraszamy naszych słuchaczy. Tak, to nie tylko rozmowy. Nie tylko nie mamy książki, jednak ważniejsze są te relacje rodzinne. Dopiero z nich się układają. Mamy dalsze ciągi układanki, prawda, które oczywiście politykę swoje miejsce zajmuje, bo trudno, żeby było inaczej. Tak, zdecydowanie. Tutaj miłość rodzinna, storga.
jest czymś, co zdecydowanie wiąże bohaterów. Bo to jest taka książka, w której właściwie wszyscy są ze sobą albo spokrewnieni, albo spowinowaceni, a jeśli pojawiają się inne postaci, takie jak przyjaciel i wspólnik Damiana, Paweł, czy jego żona, a zarazem miłość Damiana, ryzykowna miłość, dodajmy, Nadzieja, to one też są przedstawione w swoim kontekście rodzinnym, bo tak o tej książce pomyślałem. Nie uważam, żeby to był jedyny możliwy sposób realistycznego przedstawienia bohaterów, ale to jest taka książka, gdzie rzeczywiście ta przeszłość rodzinna wydaje się być swoistym fatum, wydaje się determinować dalsze losy i wydaje się, że nie można od niej uciec, nawet jeśli się jej do końca nie zna, że bardzo trudno się od niej odciąć. Ja bym chciał zapytać jeszcze, czy zgodził się pan z takim stwierdzeniem, z taką szufladką, że napisał pan powieść inicjacyjną? Ja myślę o tej powieści bezprzymiotnikowo. To znaczy, że to jest powieść... A jeśli jakieś przymiotniki mi przychodzą na myśl, to takie, że chciałem, żeby była realistyczna, czyli żeby to, co się w niej dzieje, wydawało się prawdopodobne, czy to na poziomie zdarzeń, czy na poziomie na przykład dialogów. I współczesna w tym znaczeniu, no, że dzieje się względnie niedawno, czy niemalże dzisiaj. Chociaż też oczywiście zdarzają się retrospekcje, ale na pewno jest tu jakiś ten wątek dojrzewania bohatera na pewno jest przedstawiony, tylko że to jest takie, no właściwie pytanie, czy on w ogóle dojrzewa, no bo jakby to się składa z takiego ciągu, czy to rozczarowań, czy właściwie dążenia nie wiadomo dokąd, bo on się, jak mówiliśmy na początku, nie przyjmuje tych wymagań, które są przed nim stawiane, ale właściwie nie stawia sobie żadnych innych. Jest taki zagubiony. W dzisiejszym czytelniku gościliśmy autora powieści Mim, Szymona Słomczyńskiemu. Dziękuję państwu. Krzysztof Masz, bardzo serdecznie dziękuję. I Tomasz Zapyt. Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga, no. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Minęła 22:30, czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. O rzetelne podejście do przeszłości i przypominanie bezimiennych bohaterów czasów II wojny światowej apelował dziś biskup polowy Józef Guzek. Duchowny mówił o tym podczas mszy, która rozpoczęła warszawskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod niemiecką okupacją. Od wybuchu II wojny światowej minie w tym roku 80 lat. Zdecydowana większość uczestników tej wielkiej tragedii odeszła już na drugą stronę życia, a było pośród nich wielu bohaterów, którzy bezinteresownie nieśli pomoc braciom i siostrom narodu skazanego na zagładę. Niestety, ich szlachetne czyny nie zostały utrwalone, nie zostały spisane. Więcej informacji na temat Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod niemiecką okupacją znajdą państwo na stronie www.sprawiedliwy.polskieradio24.pl. Czołowi politycy rządzących konserwatystów sugerują brytyjskiej premier dymisję w zamian za poparcie dla umowy dotyczącej Brexitu. Informuje o tym BBC. Mówią, że mogą poprzeć porozumienie, jeśli będą wiedzieć, że to nie Theresa May będzie prowadziła dalsze negocjacje ze wspólnotą. Zdaniem
brytyjskiej prasy, członkowie jej gabinetu rozważają wymuszenie rezygnacji i zastąpienie jej przejściowym szefem rządu. Umowa dotycząca wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, którą wynegocjowała premier May, została już dwukrotnie odrzucona przez Wigmin. Wciąż nie jest jasne, czy będzie trzecie głosowanie nad tym dokumentem. Wczoraj w centrum Londynu setki tysięcy Brytyjczyków demonstrowały przeciwko opuszczeniu przez ich kraj wspólnoty. Domagali się również przeprowadzenia drugiego referendum, które mogłoby odwołać Brexit. Pokonał 10 tysięcy konkurentów ze 179 krajów świata. Najlepszym nauczycielem na ziemi został Kenijczyk Peter Dabici, a właśnie on uzyskał tytuł Global Teacher Prize i otrzymał nagrodę w wysokości $1 miliona. Peter Dabici należy do zakonu franciszkanów. Jest nauczycielem matematyki i fizyki. Jego uczniowie pochodzą z półpustynnych obszarów Kenii. Jestem ogromnie dumny ze swoich studentów. W naszej szkole brakuje pomocy naukowej, które w większości placówek uznaje się za oczywistość. Jako nauczyciel chciałbym mieć wpływ nie tylko na mój kraj, ale na całą Afrykę. 80% swojej nauczycielskiej pensji inwestuje w projekty edukacyjne. Dzięki niemu powstały kluby naukowe, a uczniowie uczą się także o pokojową współpracę ludzi z różnych kultur. W 10-osobowym finale byli nauczyciele pracujący m.in. w Indiach, Gruzji, Japonii, Brazylii, Stanach Zjednoczonych i Australii. Dla Polskiego Radia Anna Tyszka. Global Teacher Prize to tytuł przyznawany nauczycielom, którzy są wzorem dla swoich uczniów, a jednocześnie dla innych nauczycieli. Polskie Radio 24. Słowo i wszystko. Za 27 minut godzina 23. Amerykańska Polonia organizuje protest przeciwko ustawie 447. 31 marca w największych miastach Stanów Zjednoczonych polecono sprzeciwiać się przepisom wyobrażenia Departamentu Wspomagania Organizacji Międzynarodowych zrzeszających ofiar Holokaustu. Celem jest odzyskiwanie żydowskich majątków nie mających spadkobierców. Ustawa daje możliwość korzystania z kanałów dyplomatycznych. Zdaniem organizatorów ustawa 447 zagraża dobru Polski, w tym suwerenności i ekonomicznej przyszłości kraju. Z Arkadiuszem Cimochem, organizatorem protestu w Chicago, rozmawiał Piotr Borłowski. Jak najlepiej przybyła na ten protest. Natomiast co to jest? Trudno w kilku zdaniach streścić. Natomiast ustawa S447, która została uchwalona w lutym czy w kwietniu ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych, nie opiera się na prawie międzynarodowym. Natomiast są my, cywilizacji łacińskiej i w prawie rzymskim, uznajemy za coś, co jest zgodne z prawem, czyli mienie spadkowe. Oczywiście należy się wszystkim spadkobiercom prawnym i oni są dysponentami ewentualnie takiego majątku. Natomiast ustawa 447 została podjęta pod naciskiem organizacji żydowskich, diaspory żydowskich w Stanach Zjednoczonych, która zajmuje się właśnie takim wymuszeniami finansowymi, to mają silne narzędzia, instrument w postaci niestety polityki Stanów Zjednoczonych, całej machiny nacisku, jakim jest Imperium Stanów Zjednoczonych. Ta ustawa opiera się na tak naprawdę na jakimś prawie plemiennym, no bo jak moglibyśmy te pieniądze, jakimi kategoriami mielibyśmy się kierować, wypłacając ewentualnym, komu mielibyśmy dać te pieniądze, czy tutaj, jeżeli został jakiś majątek, który nie ma spadkobierców w Polsce, w pamiętajmy po okupacji niemieckiej, no to jeżeli na przykład, nie wiem, ojciec był Żydem, czy w małżeństwie mąż był Żydem, żona była Polką, to wszystko było dużo mieszanych małżeństw, to jest naprawdę, opiera się w zasadzie tylko na jakichś takich przesłankach plemiennych. Taki prezydent już był, oczywiście, jeżeli chodzi o Szwajcarię, kiedy środowisko żydowskie zmusiło Szwajcarów do tego, żeby wypłacili te pieniądze w tak zwanych martwych kont, ale póki Izrael naciskał, póki organizacje żydowskie, Światowy Kongres Żydów i wiele innych, które zajmują się właśnie tylko tym przedsiębiorstwem Holokaust, to Szwajcarzy to lekceważyli. Natomiast gdy do gry weszli Amerykanie, no to Szwajcarzy musieli wypłacić te pieniądze. I chodzi o to, żeby Polacy czy Amerykanie polskiego pochodzenia po prostu tutaj zaalarmowali, że jest to ustawa, która nie powinna, Amerykanie nie powinni ingerować w tę sprawę i tak jak podkreślam, jest ona niezgodna z prawem międzynarodowym. To było skierowane do protestu, to było trafić ten sygnał od Polonii. Chcielibyśmy, żeby on był zauważony i tutaj w mediach lokalnych, ale także o szerszym zasięgu.
przede wszystkim, żeby zwrócono uwagę na to, że ta ustawa ma pewne prawdowody. I te przesłanki, o których wspomniałem, są po prostu niewystarczające do tego, żeby taka ustawa była zastosowana. No jest w kilkudziesięciu państw, bo to nie chodzi tylko o Polskę. Ono się w zasadzie sprowadza do tego, że sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych miał po 18 miesiącach złożyć raport, jak posuwają się ewentualnie te wypłaty roszczeń w tych krajach, które są objęte. Więc jedno to jest prawda, zaalarmowanie tutaj środowiska społeczeństwa Stanów Zjednoczonych i Polskiego, a z drugiej strony pokazujemy taką solidarność polonijną i polską, bo to, co kiedyś było normą powszechne, że Polonia uprawiała taki lobbying w interesie ojczyzny, no to chwilowo widzimy tego kompletny zanik. Ten protest będzie odbywał się w kilku dużych miastach, to są skupiska polonijne, także to jest, z tego co wiem, to jest też Nowy Jork, Hartford, Los Angeles i chyba kolejne jeszcze dołączą. Więc to dwa aspekty. Jedno, pokazujemy, prawda, że nie godzimy się z tą haniebną ustawą. Drugie, wykazujemy solidarność. Za 23 minuty godzina 23, kronika sportowa. Kronika sportowa. Na sportowe podsumowanie dnia. Skoro mowa o podsumowaniach, też szybko przenosimy się na stanowisko komentatorskie Polskiego Radia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tam są Andrzej Janisz, Filip Jastrzębski. W eliminacjach Mistrzostw Europy polscy piłkarze pokonali reprezentację Łotwy 2-0. Andrzeju, Filipie, powiedzcie proszę, czy wynik pełni oddaje to, co działo się dziś na boisku? Nie, tylko że powinniśmy wygrać 3-0 albo może 4-0. Najważniejsze jest to, żeby grać najlepiej, trzeba było wygrać. Najważniejsze jest to, że kończymy mecz że w pierwszym kwadracie na Łotwie była lepsza od Polski, to jednak są te punkty, jest udany debiut Jerzego Czeska na Stadionie Narodowym, jest dupnie w kopie z Roberta Lewandowskiego, kapitana pełną gębą, który znów zaczął strzelać na swoim ulubionym stadionie, jest pozycja lidera w kopie eliminacji mistrzostw. Wystarczy wygrywać mecze u siebie, a my jeszcze powinniśmy więcej, bo wygraliśmy mecz wyjazdowy już w domu w Austrii na Braterze, no i dziś także 3 punkty z tego spotkania na Stadionie Narodowym w Warszawie. No ciekawie zapowiada się ta walka dla nas o Mistrzostwa Europy. Powinna to być spokojna walka, jeśli dalej tak będzie wyglądała gra reprezentacji Polski, choć to problem nie przesadzał, bo nie jesteśmy zachwyceni tym, jak wygląda właśnie gra drużyny Jerzego Brzeczka w tych dwóch pierwszych meczach. No ale najważniejsze w piłce nożnej są bramki i zdobyte punkty z tych bramek, a tutaj nie możemy mieć żadnych pretensji. 3 gole w tych dwóch meczach, no i 6 punktów, czyli cel na te marcowe mecze eliminacji na razie osiągnięte. Ale bardzo ciekawe jest również to, że oba gole z Austrią, tego pierwszego otwierającego mecz gola Lewandowskiego, zawdzięczamy bocznemu kampanii Tomaszowi Kędziorze i Arkadiuszowi Recy, o których często mówiliśmy, że są lepsi w ataku niż w obronie. Jeżeli przyjdzie się broni, zobaczymy, jak się sprawdzą. Na razie sprawdzają się wybory Jerzego Brzęczka. To jest najważniejsze. Problem jest w środku pola. Kobiec, one teraz nie dają odpowiedniego tempa i odpowiedniej intensywności. Zdecydowanie lepiej wyglądało to wówczas, kiedy Dzień zszedł ze skrzydła i stał się defensywnym pomocnikiem obok Krychowiaka. Ale to oczywiście to są dalsze przemyślenia selekcjonera. Przed nami 2 czerwcowe mecze tych eliminacji Mistrzostw Europy. Czeka nas wyjazd do Macedonii, gdzie reprezentacja Polski mierzy się z tamtejszą drużyną. No i później na tym właśnie stadionie, na Stadionie Narodowym w Warszawie 10 czerwca reprezentacja Polski podejmie zespół Izraela. Ale to dopiero za 3 miesiące. Na razie cieszymy się z 6 punktów. Cel osiągnięty, piłkarze szczęśliwi. Jerzy Brzęczek no, zdjął z siebie trochę to widmo krytyki, które ciążyło na nim jesienią. Na razie jest dobrze. 2 mecze, 6 punktów i pierwsze miejsce w grupie realizacyjnej.
Andrzej Janiszewski, Michał Jastrzębski. Panowie, dziękuję za tę dzisiejszą relację. Na innych meczach grupy G Izrael pokonał Austrię 4-2. Słowenia zremisowała 1-1 z Macedonią Północną. W grupie C Irlandia Północna, Białoruś 2-1. Holandia, Niemcy 2-3. W grupie E Walia, Słowacja 1-0. Węgry wygrały z Chorwacją 2-1. To jest ogromna niespodzianka. W grupie I Kazachstan przegrał z Rosją 0-4. San Marino ze Szkocją 0-2. Podobnie jak Cypr z Belgią. W pierwszej lidze Warta Poznań zremisowała z GKS-em Tychy 1-1 w meczu 25. kolejki. W tabeli prowadzi Raków Częstochowa. Dziś to, co najważniejsze, to polskich kibiców działo się w Warszawie, ale też w Planicy, właśnie w Słowenii. Odbyły się ostatnie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, a z polską kadrą pożegnał się trener Stefan Hornkacher. Z Planicy zgłasza się Maciej Nowak. Niewiele zabrakło Piotrowi Żyle do tego, by w kończącym serii Pucharu Świata konkursie w Planicy wskoczyć na podium. Polak był dziś czwarty, a w pierwszej serii poprawił rekord życiowy wynikiem 248 metrów, tym razem pewnie lądując. Zwyciężył, co nie jest zaskoczeniem, Ryoru Kobayashi. Japończyk w jednej z prób uzyskał 252 metry. To nowy rekord medalnicy. Japoński hymn zabrzmiał dziś czterokrotnie. Kobayashi odbierał nagrodę dla zwycięzcy zawodów, potem kryształową kulę za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, małą kulę za loty oraz 20 tysięcy franków szwajcarskich za zwycięstwo w turnieju Planica 7. Na koniec licznie zgromadzeni w Planicy polscy kibice zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, gdy biało-czerwoni drugi raz w historii wnieśli Puchar Narodów. Trofeum na własność otrzymał Stefan Hornkacher. Austriak ogłosił dziś, że nie będzie dłużej trenerem polskich skoczków. Now for me is special moment. To dla mnie wyjątkowy moment, dlatego że nie będę kontynuował pracy z polskim zespołem. Kierowałem się rozumem, a nie sercem. Myślałem o przyszłości mojej rodziny, stąd decyzja o nieprzedłużaniu kontraktu. Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę. Przede wszystkim dziękuję zawodnikom, którzy mi zaufali. Wydaje mi się, że stworzyliśmy naprawdę dobrą atmosferę w naszym gronie. Dziękuję także Polskiemu Związkowi Narciarskiemu za pomoc, za to, że mieliśmy wszystko, co było potrzebne. Specjalne podziękowania kieruję do Adama Małysza, mojego przyjaciela, oraz do polskich kibiców. Dziękuję na kibicy polscy. Trzy sezony pod wodzą Hornkachera to najlepszy czas w historii polskich skoków. Cztery medale Mistrzostw Świata, dwa medale Igrzysk Olimpijskich, Puchar Świata, dwa wygrane turnieje czterech skoczni oraz dwa Puchary Narodów. Te osiągnięcia biało-czerwonych zapamiętamy na długo. A nowym trenerem Polaków został Michał Doleżal. Czech był przez 3 lata asystentem Hornkachera. Początkowo odpowiadał za technikę i sprzęt. Z czasem jednak okazało się, że jego wiedza na temat samych skoków jest równie duża i coraz częściej pomagał austriackiemu szkoleniowcowi w treningu. Doleżal przyznał, że przychodząc do Polski marzył o zostaniu w przyszłości głównym trenerem. Nie myślałem, że to będzie tak szybko, bo Stefan Cezary Cyrywał, ale Cezary Cyrywał pierwsze ruchy przyszły, przywitał się tam w Sefrodzie i od tej doby też były jakieś rozmowy. I tej dużo musiałem nad tym myśleć i nie trwało to dużo. Optymistycznie do pracy z Doleżalem podchodzi Kamil Stoch. Ja bardzo